witam na zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych. Proszę o odegranie hymnu. Szczególny dzień, bo i też szczególna sytuacja. Kiedy uczniowie najstarszych klas przekazywali sztandar szkoły młodszym kolegom, była to chwila wzruszenia dla wszystkich. Dzisiaj sztandar stojący tutaj z boku żegna was, drodzy maturzyści. Jest mi niezmiernie miło powitać na tej uroczystości zaproszonych gości. Witam przewodniczącą Rady Powiatu, panią Martę Tabaczek. Witam księdza dziekana Andrzeja Stopyrę. Witam naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pana Mariusza Pieroga. Witam was, moi kochani, wraz ze swoimi rodzicami. Mam nadzieję, że jesteście, a widzę tutaj, że zalogowało się tylu, ilu jest na tej sesji maturzystów. Moi drodzy, przed 4 i 3 laty podjęliście decyzję, by podjąć naukę w Zespole Szkół imienia generała Józefa Kostwaga. Dzisiaj, w tym szczególnym czasie, już jest ten etap życia za wami. Czy była to trafna decyzja, to najlepiej wy sami ocenicie. Ale myślę, że my, nauczyciele, staraliśmy się wam przekazać wszystko to, co najlepsze, to, co umiemy i wiemy. Jeżeli z tego skorzystaliście, to dobrze, a jeżeli gdzieś tam coś zaniedbaliście, to będziecie musieli sobie to uzupełnić. Przed wami dorosłe życie. Przed wami egzamin maturalny.
Ja zdaję sobie sprawę i wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak trudne są to chwile dla was. Jak bardzo oczekujecie na ten egzamin, ale myślę, że dzisiaj już przybliżona data tego egzaminu zostanie podana. Przez okres 3 i 4 lat, reprezentowaliście szkołę na różnych konkursach, imprezach, zawodach sportowych. Osiągaliście sukcesy. Byliśmy dumni z waszych osiągnięć, z waszej postawy. Byliśmy dumni z tego, że podzielacie wartości humanistyczne, niesiecie pomoc dla ludzi potrzebujących, działacie w wolontariacie w szkolnym kole Caritas. Te wartości będą wam na pewno w życiu przydatne. Koronawirus na pewno się zakończy. Będziemy musieli podjąć wszystkie wyzwania, które są przed nami. Przed wami w sposób szczególny, bo albo podejmiecie studia wyższe, albo podejmiecie pracę. Gospodarka, kraj wróci do życia. Nigdy tak ważne nie były słowa, na które często się powołujemy, słowa naszego papieża Jana Pawła II, który mówił do młodzieży podczas jednej z wizyt w Polsce. Młodzi, musicie od siebie wymagać nawet wówczas, kiedy inni przestaną wymagać. To wy dzisiaj stajecie przed ogromnymi wyzwaniami. My musimy wszyscy te wyzwania podjąć, a tak jak powiedziałem wcześniej, w sposób szczególny musicie te wyzwania podjąć wy, moi kochani. Jesteśmy z wami. Wspieramy was w waszych wysiłkach, w tym, by egzamin maturalny, który przed wami, był sukcesem zarówno waszym, jak i naszym. Pamiętajcie o szkole. Pamiętajcie o swoich wychowawców, o swoich wychowawcach. Odwiedzajcie szkołę, odwiedzajcie swoich wychowawców. Dzielcie się swoimi sukcesami, bo wasze sukcesy będą też naszymi sukcesami. Wasze porażki będą naszą troską. Moi kochani, jeszcze będzie dobrze. Jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie lepiej. Życzę udanego egzaminu maturalnego i wielu sukcesów w życiu zawodowym i dorosłym. Dziękuję za uwagę. Teraz proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Powiatu, panią Martę Tabaczek. Szanowni państwo, panie dyrektorze, szanowni nauczyciele, grono pedagogiczne, przede wszystkim wy, drodzy uczniowie, drodzy absolwenci, w tych trudnych okolicznościach jest się nam dzisiaj dane spotkać, właśnie przed ekranami monitorów. Ale myślę, że to dla nas wszystkich jest kolejne doświadczenie życiowe, które uczy nas tak wiele. Mam nadzieję, że z tego doświadczenia wyciągniemy wszyscy określone wnioski i nauczy nas to takich dobrych praktyk na przyszłość. Kochani absolwenci, przed wami nowe wyzwania, przed wami nowe życie, nowe zadania do zrealizowania. I na ten czas, najbliższy czas życzę wam przede wszystkim dużo, dużo siły, wytrwałości, zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Życzę wam, abyście na tej swojej nowej drodze życiowej napotykali jak najmniej przeszkód, ale też potrafili się z nimi zmagać. Życzę wam zdanej matury, bo to pewnie dla większości jest najważniejsza sprawa. Ten egzamin dojrzałości będzie przepustką do najlepsze jutro, do lepszej przyszłości. I mam nadzieję, że to, co sobie zaplanujecie, że wszystkie wasze oczekiwania, wasze plany i marzenia zostaną zrealizowane. Jak mawiał Jan Paweł II, nasz święty, jeszcze będzie pięknie mimo wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przeżycia i przejścia jeszcze całe życie. I tego wam życzę, aby każdy wasz kolejny krok, każda wasza decyzja, jaka zostanie podjęta przez was,
była zrealizowana i po prostu, aby się Wam spełniły wszystkie Wasze plany i marzenia, jakie sobie w sercu głęboko gdzieś tam zaplanowaliście. Jest na pewno trudno teraz rozstać się ze szkołą, bo lata, które przeżyliście tutaj, czy niektórzy 3 lata chodzili do tej szkoły, 4 lata, mam nadzieję, że będziecie wspominać wspaniale. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jestem tego przykładem. Jestem absolwentką Liceum Ekonomicznego tej szkoły i za każdym razem, kiedy tylko przekraczam próg tej szkoły, to z sentymentem, z ogromną radością wspominam lata spędzone właśnie w liceum. Dziękuję gronu pedagogicznemu za to, że zawsze Państwo jesteście ze swoimi uczniami, że na każdym kroku pomagacie młodemu pokoleniu wkraczać w dorosłość. Dziękujemy za każdą chwilę, za to, że zawsze możemy na Państwa liczyć, za współpracę, za dobre rady, za to, że pozwoliliście naszej młodzieży dotrzeć do tego momentu, w którym dzisiaj są. Jeszcze raz życzę wszystkim, przede wszystkim wytrwałości, dużo zdrowia, a Wam, moi kochani młodzi ludzie, dużo słońca, dużo radości, pięknej pogody, ducha i ogólnie, żeby była taka wspaniała, jak jest dzisiaj właśnie 24 kwietnia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na tej nowej drodze życia, a wszystkim nauczycielom, dyrekcji dziękuję za współpracę, za pracę, za tą ciężką pracę i życzę wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca za te piękne słowa. A teraz proszę księdza dziekana Andrzeja Stopyrę o kilka słów do młodzieży, do nas. Bardzo serdecznie Panie Dyrektorze pozdrawiam Pana, pozdrawiam całe grono pedagogiczne naszego zespołu szkół, wspaniałej naszej lubaczowskiej szkoły i przede wszystkim pozdrawiam naszą młodzież, młodzież maturalną, która z dniem dzisiejszym kończy edukację w wymiarze lekcji naszej szkoły, ale myślę, że ten czas, który przed nimi, on będzie przedłużeniem tego, co było do tej pory. Mam nadzieję, że dni, które są przed młodzieżą, dni, w których będą także podchodzić do egzaminów, one w jakiś sposób będą ukoronowaniem i zwieńczeniem tego okresu pracy, nauki, którą przeżyła młodzież w naszej szkole. Ten rok jest wyjątkowy, jak przed chwilą Pani Przewodnicząca mówiła i Pan Dyrektor, wyjątkowy dla naszej ojczyzny ze względu na sytuację, w której się znajdujemy, ze względu na epidemię, to życie stało się zupełnie dla nas inne, weszliśmy w ten świat wirtualny. Ale on w jakiś sposób także chce nam powiedzieć, że ten świat ducha, świat niewidzialny istnieje i on jest także bardzo ważnym światem, światem realnie istniejącym. Wymiar duchowy naszego życia, wymiar religijny, wymiar nadprzyrodzony. Chciałbym przypomnieć, że obecny rok jest obchodzony jako rok świętego Jana Pawła II, rok, w którym także, mam nadzieję, bez żadnych przeszkód dojdzie do beatyfikacji wielkiego rodaka, prymasa tysiąclecia, ale także rok, w którym my świętujemy stulecie Bitwy Warszawskiej i wiele innych ważnych wydarzeń. Droga młodzieży, prymas Wyszyński powiedział, że po Bogu najbardziej kocham ojczyznę, że jest ona dla mnie czymś najważniejszym. Chciałbym dzisiaj także do Was te słowa skierować, że ojczyzna Was potrzebuje. Ojczyzna potrzebuje Waszej wiedzy, Waszej mądrości, Waszego entuzjazmu. I dzisiaj, gdy patrzycie na naszą ojczyznę w kontekście chociażby walki z epidemią. Zobaczcie, jak ważną rzeczą jest mieć mądrych, wykształconych ludzi, którzy w tak ważnym momencie wezmą losy ojczyzny w odpowiedzialne swoje ręce. I dlatego trzeba podchodzić z wielką ofiarnością i determinacją do swojego wykształcenia i do ustawienia siebie także w wymiarze odpowiedzialności za ojczyznę. A Jan Paweł II do młodych mówi, wymagajcie od siebie. I ja dzisiaj także te słowa do Was mówię, wymagajcie od siebie, a wtedy ojczyzna, Kościół, rodzina
będzie mieć z Was naprawdę wspaniały pożytek. Życzę Wam, niech Duch Święty Was oświeca, umacnia na ten czas zdawania egzaminów. Jakie one będą? Myślę, że Pan Dyrektor może już jakąś wiedzę większą ma i Wam dzisiaj także przekaże. Panie Dyrektorze, dziękuję za Wasz trud. Na Pana ręce wszystkim pedagogom, nauczycielom za ten czas edukacji młodzieży i ten czas, który przekazaliście im swoje serce, swoją miłość i swoją także wiedzę i doświadczenie. Szczęść Wam Boże. Dziękuję księdze dziekanie za te słowa. Nie mam większej wiedzy od księdza dziekana, jeżeli chodzi o egzaminy maturalne. Z takich przekazów, które dochodzą do nas, to jest koniec czerwca, początek lipca, ale dzisiaj będzie konferencja prasowa pana premiera i pan premier pewnie już dzisiaj coś poda. Wszyscy też z niecierpliwością na to czekamy. Zgodnie z zapowiedzią pana ministra edukacji, na 3 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych będzie komunikat o co do szczegółów egzaminu. Także jeszcze troszeczkę cierpliwości i będą egzaminy. Dominika Zajączkowska zabierze głos, tak? Albo niech się zgłosi, jeżeli jest, bo mamy różne. Dominika, ty mówisz, tak? Tak. No to zapraszam. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele i wychowawcy, koleżanki i koledzy. Nadeszła chwila, gdy trzeba się pożegnać i zacząć nowy etap życia. Dla nas, absolwentów, jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. Obecny czas jest dla nas niezmiernie trudny, gdyż po raz pierwszy musimy pożegnać się, będąc w naszych domach. Ale każdy na pewno będzie mile wspominać czas spędzony w murach tej szkoły. Nasza kilkuletnia podróż właśnie dobiega końca. Dlatego składamy podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile tutaj spędzone będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę. Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla. To nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca. To dopiero koniec początku. Pozostawiamy w naszej szkole ogrom wspomnień. Rozstajemy się z ludźmi, którzy zawsze byli sobą i będą bliscy naszym sercom. Obiecujemy godnie reprezentować zespół szkół w naszym dorosłym życiu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze zabrać głos, to bardzo proszę się zgłosić. Nie widzimy. Tak jak w każdym roku, tak i w tym roku, mimo że jest to taki specyficzny rok, dla tych, którzy w ciągu swojej edukacji w tej szkole osiągali bardzo dobre wyniki, otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paszkiem, przyznaliśmy nagrody. Nagrody przyznała Rada Pedagogiczna, a sfinansowała Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lubaczowie. Otrzymali niektórzy z Was również listy pochwalne, ale ze względu na specyficzne warunki, jakie dzisiaj jesteśmy, te listy pochwalne otrzymacie przy odbiorze świadectw. Ja będę za chwilę wyczytywał, kto z Was otrzymał taki list pochwalny, nagrodę, przede wszystkim nagrody, świadectwa z biało-czerwonym paskiem, może proszę w pierwszej kolejności. Dawid Marek Szczybyło. Proszę okulary. Muszę sobie założyć okulary, niestety nie da się inaczej. Klaudia Anna Miszta. Karolina Sabina Kiczuła. Ma nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i zdrowe zachowanie. Oczywiście świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Gabriela Ludwik, również nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i zdrowe zachowanie. Paulina Maria Rozmów, świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nagroda. Klaudia Patrycja Owerko, również biało-czerwony pasek i nagroda.
Aleksandra Stefania Janczura, również świadectwo z Białczegonu Paskiej. Patrycja Żrałka, również świadectwo z biało-czerwonym paskiem, nagroda. Katarzyna Julia Tyburczy, też świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Wiktoria Angelika Socher, również świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Ja tylko chcę poinformować, że żeby uzyskać świadectwo z biało-czerwonym paskiem, trzeba mieć średnią ocenę co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wszystkie te uczennice otrzymały takie wyniki. Pozostałe nagrody za udział w poczcie sztandarowym, za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych będą wręczone przy odbiorze świadectw. Dzisiaj tylko, tak jak powiedziałem, ze względów technicznych, świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Moi kochani, dla was teraz, specjalnie dla was, nauczyciel naszej szkoły, pan Marek Kindrat, wykona dwa utwory dedykowane, tak jak powiedziałem, szczególnie dla was za powodzenie na maturze, za sukcesy w życiu dorosłym. Proszę o wysłuchanie. Panie Marku, zapraszam. Thank you.
Uroczystość kończymy. Dziękuję za udział w tej uroczystości pani przewodniczącej Jędrze Andrzejowi, panu naczelnikowi Mariuszowi Pieluchowi, a moi drodzy uczniowie, dziękuję szczególnie wam, bo ta uroczystość w miarę naszych możliwości była dla was, a widzę, że uczestniczycie wszyscy, także podwójnie jest mi miło. Do zobaczenia na egzaminie maturalnym. A księdza dziekana zapraszam na kolejną sesję o godzinie 12, bo wiem, że o godzinie 12 będzie pan starosta, bo tak się podzielimy z panią przewodniczącą. Panie naczelniku, również zapraszam na godzinę 12. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zdrowia wszystkim życzę, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.